był w tym miejscu od, tak, od okupacji. Najpierw sowieckiej, bo ta pierwsza niemiecka była to kilkudniowa. No, Niemcy tu weszli 15 września 1939 roku, a Rosjanie się pojawili 22 września. Tutaj właśnie, a przed wojną był to posterunek policji i mieszkał tu zastępca komendanta, pan Żochowski. Też w czasach wcześniejszych była tu carska achrana. Budynek jest mniej więcej z 1910 roku. Też jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wiadomo, że, znaczy wiadomo, w wspomnieniach pojawia się nazwisko Wróblewskiego, właśnie pierwszego burmistrza za czasów sowieckich. Jest on wymieniony różnie, jako on alfabeta, jako szewc. No, taką osobą bardziej znaną, tak już był ten kolejny burmistrz za czasów niemieckich, Johann Cimoch, zwany Mazurem. On pochodził z okolic Ełku, znał język polski, jednak go tam mówił z silnym akcentem. Człowiek, który chodził bardzo często z psem, z wyżłem. Jak to właśnie pan wspominał, on uwielbiał robić polowania. Miejscowym chłopcom kazał uczestniczyć w tych polowaniach jako nagonka, płacił bochenkiem chleba. Jednak to było dosyć niebezpieczne, bo on często był pijany i osoby towarzyszące też były pijane, więc no to mogło to polowanie dla nagonki źle się skończyć. Czasami też brał pomocnika, prawdopodobnie Polaka, który był starym przedwojennym myśliwym. Walczuk na piśmie. Pan Walczuk, o właśnie, który no, musiał, że tak powiem, zakończyć polowanie, jeśli pan Cimoch nie dał rady. On też był odpowiedzialny za ten obóz, który tam powstał. Mieliśmy tu też filię obozu, tak? Z Knyszyna. On się znajdował tam w rozwidleniu, bliżej już właśnie tej szosy, która jest obecnie remontowana. Tam najprawdopodobniej było. To znaczy tak, to była filia obozu pracy w Knyszynie i tam przez pewien czas są wspomnienia, że znajdowali się żołnierze włoscy, gdy właśnie Włosi, że tak powiem, zrezygnowali z współudziału w II wojnie światowej po stronie Niemiec. W zakładach też mi się przypomniało właśnie też, no, właśnie wykorzystywano tych robotników, ale też również ściągano pracowników z Knyszyna za czasów niemieckich. Pan Cimoch był też odpowiedzialny za mord w Bocieczkach. Tam we wspomnieniach go widziano właśnie, bo tak Las Bocieczkowski to jest niedaleko w sumie. Można było słychać te wystrzały, tak? I niektórzy właśnie młodzieńcy, że tak powiem, chodzili tam i starali się obserwować i no, widzieli go podczas, że może sam nie strzelał, ale był tam obecny. Też jeszcze się wiąże z nim taka opowieść. On lubił właśnie się pastwić w różny sposób. I w okolicach 5. liceum kazał wybudować staw, wykopać. Kopały go kobiety, gdyż mężczyźni tak pracowali. Kobiety i później kazał ten staw napełnić wodą ze studni. Ten staw był napełniony, jednak on nie posiadał żadnych zabezpieczeń. No i po nocy najczęściej ta woda ta znikała. No i on to kilka razy kazał ten staw napełniać, bo miał takie swoje widzimisię. Prawdopodobnie on, gdy front się zbliżał, gdy zbliżały się właśnie oddziały radzieckie, on uciekł w te swoje tereny i tam próbował, nie wiem, jakoś bronić gospodarstwa, co było niemożliwe i najprawdopodobniej został tam zabity. Tutaj też jeszcze warto wspomnieć o takiej bulwersującej sprawie przedwojennych mieszkańców Starosielc, a mianowicie o zbrodni, która tutaj się dokonała właśnie tutaj w okolicach tego rynku, tak, była knajpa pana Piekutowskiego i ta zbrodnia była w listopadzie 1938 roku. Wiadomo, że pan Antoni Piekutowski był wtedy w szpitalu. I sąsiad bodajże, tak, bo płoty były wysokie. Próbował właśnie tam otworzyć i znalazł cztery ofiary. Jedna przeżyła córka Irena.
Córka Helena lat 16 była zabita. Była zabita też żona Stefania lat 35. I tu też mówią źródła, że to była albo teściowa, albo... No, albo matka. Właśnie, albo matka. Tak, zgadza się. No tutaj posądzano wielu ludzi, znaleziono tych sprawców. Nazwiska tam są ogólnie dostępne w prasie przedwojennej. Tak, dosyć szybko ich osądzono. To dwóch braci było. Z tym, że właśnie jeden był obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo był urodzony w Filadelfii, a więc prawo ziemi działało. Mieszkał tutaj w Starosielcach. Oni mieszkali gdzieś tam najprawdopodobniej po drugiej stronie. Odnaleziono właśnie no, część rzeczy skrycionych, a więc głównie bilon. To były bracia Władysław i Zygmunt. Tak, pod skropkę. Oni też jeszcze, że tak powiem, zostali osądzeni w lutym 1939 roku na karę śmierci i tej kary nie wykonano, gdyż wyszły, tak zaczęła się, przyszedł wrzesień, wyszły oddziały armii radzieckiej. No wiadomo, że właśnie Władysław był później delegatem na kongres w związku z przyłączeniem tak, zachodniej Białorusi do Związku Radzieckiego. Ten kongres odbył się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Tutaj też według wspomnień była synagoga po lewej stronie. Też nie wiadomo w jakiej odległości. Synagoga drewniana z 1910 roku. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, Żydzi stanowili około 2%. Oni mieszkali głównie wokół dworca, mieszkali wokół rynku. Wiadomo, że na ulicy Sienkiewicza, czyli właśnie tej obecnej, pan Gutman miał sklep i pan Moszko Aaron Kam pod numerem 3. Rabinem był pan Gutman. Tutaj właśnie, jak pan wspominał po drodze, no, miejscowi dokuczali tym Żydom, no, rzucano tam zdechłe wrony i jakoś zakłócano im tak, modlitwy. Musiała też być mykwa drewniana, bo nie można było, że tak powiem, zacząć modlitwy, gdy nie można było dokonać obmycia rytualnego. Żydzi w 1941 roku, przepraszam, zostali przeniesieni, kazano im się przenieść do getta białostockiego i tam najprawdopodobniej wszyscy z nich zginęli. A synagoga jest rycina. No właśnie jakby przedłużenie, tak, z tej strony. Tak, to trzecia posesja obok... Mniej więcej wyglądała tak, to wspomnę książkę pana Stanisława Tomasza Wiśniewskiego, pan Wojdak to rycinę robił. I ona została spalona, no była drewniana, tak? Piętrowa. Będziemy się kierować w kierunku kościoła świętego Andrzeja, bo woli tam tutaj przy skrzyżowaniu z Klonową chciałbym się zatrzymać na chwilę, bo tutaj mamy jedną czy dwie opowieści. Opowieści, no. Tutaj właśnie no, część z pani już widziała tą przedwojenną klamkę, która tutaj się znajduje, tak? Kwitnący Białystok, również. Dzień dobry. I przypomina mi się tutaj taka przypowieść księdza Skutnika, który był tutaj wikariuszem i on opowiadał o 12 apostołach zamieszkujących tą ulicę, czyli to lata 80., 90., może początek XX wieku. Otóż ci mężczyźni uwielbiali napoje wyskokowe tak bardzo, że aż 11 w ciągu roku zmarło. 12 wiedząc co go czeka, no, się nawrócił i przestał, że tak powiem, pić. A tutaj z tyłu mamy też ulicę Korycińską. I też była bardzo ciekawa sprawa w latach, tak początku 90 wieku. Przepraszam, 90 XX wieku. Mianowicie, a to zaraz przyjdzie u domu. A proszę, jeszcze mam taką uwagę, żeby postarać się stać na chodniku, bo tutaj, że tak powiem, na ulicy Korycińskiej, to był chodnik, prawdopodobnie ten wysoki dom,
na podwórku pan hodował dwa niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się wzięły stąd, że tak z cyrku jakiegoś tam odkupił. No tam niektórzy byli zbulwersowani, że właśnie one są, że tak powiem, przetrzymywane w złych warunkach, no ale jak się okazało tak, to on raczej im zapewni dobrą przyszłość. Cyrk pochodził bodajże ze Związku Radzieckiego jeszcze wówczas. Najprawdopodobniej w Kurier Podlaski jeszcze taka gazeta się ukazywała, on to opisywał. One później miały być gdzieś wywiezione na próbnik. No i też, no może w tym miejscu to tyle właśnie, bo jak Państwo będą przychodzić, to proszę zwrócić uwagę na tą przedwojenną klameczkę tutaj w tym drewnianym budynku. Pójdziemy dalej do w kierunku kościoła świętego Andrzeja Boboli. To jeszcze poczekajmy, tutaj właśnie część z Państwa jeszcze zbliża się. Była żandarmeria ze czasów okupacji niemieckiej. Ale ciekawszym jest tutaj budynek pod numerem 66. On jest postawiony na bunkrze. Według doktora Marcina Zwolskiego z Muzeum Sibiru, on jeszcze jak pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, ten bunkier był to tajna siedziba, znaczy on też tak pisze, że prawdopodobnie tajna siedziba sił okupacyjnych w Białymstoku, a od czasu, gdy weszło tutaj wojska sowieckie, była to siedziba kontrwywiadu Smiersz. I tutaj też więziono Polaków. Zachowało się na pewno kilka napisów. Ten bunkier częściowo jest widoczny, jeśli tam ktoś z Państwa zajrzy później. Zachowały się napisy, zachowały się drzwi takie zbrojone, metalowe. Później właśnie on w latach, ten bunkier w latach tak, 50. przeszedł na własność prywatną i postawiono na nim dom. No i część bunkra właśnie jeszcze do tej pory jest, że tak powiem, używana jako piwnica. Za kościołem pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Ten kościół zaczął być budowany w 1939 roku, ale do wybuchu wojny wybudowano mniej więcej do dachu. Były też zgromadzone materiały budowlane. Tutaj budowę zaczął ksiądz Lewosz, następca księdza Grzybowskiego. Architektem był Oskar Sosnowski, ten, który właśnie zaprojektował nasz kościół świętego Rocha. Z tym, że jakieś były poprawki przez architekta pana Leonarda Matulewicza naniesione. Kościół budował się po wojnie etapami. Bodajże w 1959 roku w stanie surowym został uświęcony. A od 1966 tutaj proboszczem był ksiądz Girstun. Ostatecznie kościół został wyświęcony w 2008 roku z tej parafii. Powstało 5 parafii, a więc tak, parafia świętego Andrzeja Boboli, parafia świętej Jadwigi, Guadalupe, która znajduje się na Wrocławskiej, Andrzeja Kalinowskiego, tam znajdująca się przy blokach, przepraszam, Rafała Kalinowskiego, zgadza się, jak również Przemienia Pańskiego i chyba wszystkie, tak? Chyba wszystkie, zgadza się. Tu też ciekawym jest ten budynek za nami. Jest to stara plebania. Stara plebania, która jeszcze ona była oddana, że tak powiem, wydzierżawiona katolikom przez dyrekcję okręgową PKP w 1922 roku. To wydzierżawiona księdzu Grzybowskiemu. Była to symboliczna opłata miesięczna, złotówkę pobierana, a bodajże 10 lat później na mocy właśnie zarządzenia dyrekcji ten budynek został przekazany na stałe już parafii. W czasach tak zwanego pierwszego Sowieta był tutaj utworzony szpital miejski. Też tutaj obok stał budynek
z 1905 roku. Mi się wydaje, że on jeszcze niedawno stał. Była to parafia plebania prawosławna, dawna, gdy właśnie tę cerkiew, do której był cerkiew, do której będziemy powoli zdążać, de facto zajął ksiądz Grzybowski. I ta właśnie plebania, też plebania, cztery budynki i studnia trafiły w ręce właśnie, no parafia, nie wiadomo, nie ma tego wyjaśnionego, ale parafia to prawosławna straciła. No to chyba, jeszcze też jakby znajduje się tutaj tak pomnik przy wejściu, ale poświęcony Aleksandrowi Rybnikowi, tak, żołnierzowi wyklętemu, pochodzącemu ze Starosielc. Człowiek, który raczej nie wzbudzał kontrowersji. Jest to taki czarny pomnik przy wejściu od strony ulicy Andrzeja Boboli. Jeszcze też mi się przypomniało, jak rozmawiałem z księdzem Drocem, proboszczem parafii prawosławnej. Co ciekawe, tutaj właśnie w tym budynku pobyły plebanii prawosławnej w czasie za tak zwanego drugiego Niemca. Mieszkał razem ksiądz prawosławny i ksiądz katolicki, gdyż właśnie ich tu razem kazano im zamieszkać. Powoli będziemy właśnie zbliżać się tak do budynku dawnego szkoły PKP i pójdziemy właśnie w kierunku dawnej cerkwi. Do szkoły, a gdzie tam nasze liceum i szkoła podstawowa? To tam będzie. No właśnie. Budynek zawodowy z PKP, którego jestem absolwentem, jest to budynek fontany w 1988 roku. Chyba tak, tak. Znajdowała się tarcza, tutaj z przodu zegar taki, tak? Był komin taki wysoki. Na papierosy to się chodziło palić tam za taki transformator, który był, ewentualnie w łazienkach. Jak pan dyrektor złapał, to wpisywał na listę i podejrzewam, że może to jeszcze podnieść. A niektórzy mylili z dworcem kolejowym, bo zegar był taki jak na dworcu. Znaczy, ale tutaj przed wojną tak były ten ogródek. Ogródek szkolny. Tak, i Jordanowski altana i... Altanka taka była tam gdzieś. Tak, no, ale przed wojną też jeszcze. W 1991 roku pamiętam, że oddano tak nowoczesne studio telewizyjne. No, szkoła na początku podlegała pod Ministerstwo Transportu, później została... Najlepiej wyposażona była. Zgadza się. Właśnie klasa językowa, klasa pani Mlejnek była bardzo, bardzo taka skomputeryzowana. Studio telewizyjne, tak? Profesjonalne, tak. Radiowęzeł. No radiowęzeł to teraz są wszędzie. No ale na początku każda sala magnetowid posiadała, także to rzecz była niebywała, bo inne szkoły mówiły, że jeden jak mają na całą szkołę to sukces. A u nas w każdej sali był. Trzy telewizory kolorowe. Zgadza się. Mówi, że nie było żadnych komputerów. Nie było u mnie, proszę, w którym roku? Już nie było? Nie było. Ale tu w którym roku? No właśnie. Bo w 2002 tutaj przyniesiono ten... Powstał zespół szkół spożywczych. Tak. Zespół szkół spożywczych. Tak. Oto właśnie powstało. Zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Chyba za czasów pana dyrektora Tyborowskiego, a ostatni... Tyborskiego. Nie, ale Tyborowskiego potem był. Tak, pan dyrektor z Tykocina. Tak. I później moja wychowawczyni była dyrektorką, pani Ewa Maliszewska-Głowacka. Ostatnia. Tak, zgadza się. Szkoła została postawiona w stanie likwidacji w 2012 roku. Nie, ostatnia nie była pani tak. Była inna jeszcze pani, ale zapomniałam nazwiska. Łupińska. Nie, jeszcze jakoś inaczej. Ale i Łupińska była. No dobrze. Ostatnie dwa lata to dożywało. Od 2014 budynek stoi opuszczony. Były plany tutaj, tak, utworzenia miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Jak na razie to chyba na planach zostanie. A szkoda. No, ale inne plany były
Słyszałem od urzędników, że miał być przeniesiony Urząd Ochrony Środowiska, czy tam wydział, potem wydział urbanistyki i zarządzania, czy inwestycji, coś w tym stylu też, to wszystko. Urzędnicy nie godzili się, bo daleko. Bo nie w centrum. Tak. Zgadza się. Spróbujemy wejść właśnie tak na teren tej szkoły od strony kościoła i tam też kilka słów właśnie o 5 liceum, o szkole 21. Prawdopodobnie uda nam się wejść do środka, to ta msza już powinna się skończyć, ksiądz teraz powinien spowiadać, a no zobaczymy na miejscu. Makowska. Więc zapraszam tam właśnie znowu na ulicę Świętego Andrzeja Boboli, skręcimy w Klonową. Ale jakiś czas nie film z tym. Tak, a tutaj to nie... Więc to są chyba jedne z najstarszych budynków w Starosielcach zachowane. Ten budynek tutaj to jest dawna szkoła. Była tu baza spedycyjna kolejowa za czasów carskich. On jest prawdopodobnie z 1880 roku. Cerkiew świętego Cyryla Metodego, która tutaj się znajdowała, została dobudowana później, około 1895 roku. Może właśnie tutaj też da się znaleźć opis tej cerkwi. Ona była jedna z najpiękniejszych diecezji grodzieńskiej. Dosyć bogata, zdobiona. No bo i tak jak się mówiło, kolejarze no, zarabiali dużo i mieli z czego ułożyć. Podłoga była wyłożona terakotą o wartości 1000 rubli. Ołtarz i soleja, czyli miejsce, gdzie się przyjmuje komunię w kościele prawosławnym, pokryto parkietem. Ikonostas był rzeźbiony, piętrowy, dębowy. Ikony wykonali artyści malarze z Kijowa, wzorując się na tamtejszym soborze włodzimierskim. Podświeczniki, krzyże, naczynia liturgiczne były pozłacane. Chorągwie bordowe wyszywane złotą nicią. I również właśnie bogato zdobiona płaszczenica. Cerkiew posiadała już wtedy centralne ogrzewanie, więc no to już było coś. Warto też wspomnieć o dzwonnicy, która tutaj się znajdowała obok. Niedaleko od domku kościelnego. Tak, przy drzewie. Ja zaraz pokażę zdjęcie. Chyba mam. Właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Dzwonnica była drewniana, wybudowana w stylu staroruskim. Posiadała 7 dzwonów. Może jeszcze, o wadze łącznej około 655 kg. Ona została rozebrana w latach 60. XX wieku ze względu na zły stan techniczny. Wejście do kościoła obecnego tak, pod wezwaniem imienia Maryi i Stanisława Męczennika znajdowało się od strony torów. Zostało jednak ono później z boku, tak. Niemcy kazali później, jak rozbudowywali zakłady w 1942 roku, likwidować to wejście. Wybito tutaj dziurę i tutaj
No tak, tak, z tamtej strony, od torów i Niemcy później jej kazali, jak rozbudowywali. Z tej strony Drewczyn, Drewczynko, 60. Tak. 67 pokazał. Zgadza się. I też wtedy ksiądz Krewczenko obrócił o 180 stopni kościół, tak, ołtarz, wnętrze. Ołtarz kiedyś właśnie za czasów carskich i później znajdował się z tej strony wejścia, a oryginał, właśnie, a no teraz się znajduje z drugiej strony. Wejście do dzwonnicy było też z naszej strony i w wspomnieniach tutaj się pojawia też postać lodziarza, który tu prawdopodobnie przed wojną przychodził. Była to woźna sprzedaż lodów. Pan Szuszko, tak? Po wojnie? Tak, tak. Z tym, że on sprzedawał jakieś słodycze, które nie były... Że... I lody z dodatkiem tak gotowanych ziemniaków. Znaczy jeszcze tam po drugiej stronie, tak, lody też były, ktoś inny prowadził, tamte były lepsze jakościowo. Do kościoła wejdziemy, to nie ma problemu. Tutaj to tak była szkoła. W czasach II Rzeczpospolitej też miejsce, gdzie odbywały się, szczęść Boże, gdzie odbywały się różnego rodzaju uroczystości, nie tylko religijne, ale i patriotyczne. Tak, na przykład z okazji śmierci Piłsudskiego, tak, w 1000... Tak, 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 jest takie zdjęcie. Ale właśnie też są zdjęcia tutaj, jeszcze powinienem mieć to moje własne. Ksiądz Grzybowski z grupą, nie wiem, uczniów najprawdopodobniej, więc to mniej więcej tutaj było, przy tych drzwiach. Później, tu moje prywatne. Tak, zgadza się. No tutaj właśnie takie... To wejście na początku było inne, one takie słupy dwa były i daszek podobny jak na dworcu w Gęsowie też był. To zobaczymy właśnie jeszcze. Ciekawe. I po komunii chodziło się do szkoły na śniadanie. A tak, tak, tak. To pamiętam, jak tak pan dyrektor tutaj wspominał, że w latach 50. jak była tak komuna i. Z masłem i kakao. A rodzice stali z tyłu. Ale też warto wspomnieć tak jak za czasów, jak była to szkoła kolejowa, to były tutaj zajęcia. Techniczne, tak. Bo zgadza się, tutaj pan Tuborowski, właśnie przyszły dyrektor, uczył, pan Grygorczuk, ale też pamiętam, jak przyjeżdżali ci maszyniści, bo to też było technikum wieczorowe, no to bardzo często... Zaoczne. Oni bardzo często trąbili tutaj. Zajęcia od 7 do 19.30. Tego nie, tak długo się nie uczyłem, ale niektórzy mogli, tak. I bo były trzy szkoły, taki mam budynku, bo tyle było. Zgadza się. Zgadza się. A w jakich latach to była ta szkoła? Kolejowa po wojnie. Do roku? Podstawowa. Nie, to była powszechna na początku. Przed wojną. Cztery salki. Trzy salki były na zawodową, a resztę podstawówka i drewniak. No właśnie. Drewniak, który w wspomnieniach tak był wysmarowany podłogą jakimś taką chemią. A w drewniaku też. No właśnie. Tak, i że tak jak ktoś chodził w trampkach i w tenisówkach, to bąble się pojawiały po pewnym czasie na tych butach. I też właśnie sale były opalane, tak? Nawet w tym drewniaku, każdy oddzielnie z piecem. I niektóre piece były kaflowe, metalowe. Tak, metalową, tak. Zgadza się. Ale też należy tu wspomnieć tak, gdzie należeli katolicy przed wojną, bo część zachodnia należała do parafii w Niewódnicy Kościelnej pod wezwaniem świętego Antoniego. I jest pamiątka chyba z tamtych czasów, bo na ulicy Niewódnickiej jest kapliczka taka ze świętym Antonim. Ona właśnie, no być może nawiązuje do tamtych czasów, dosyć rzadka chyba. A ta strona nasza, na której obecnie się znajdujemy, należała do kościoła farnego, tak. I też tam można zobaczyć ołtarz po prawej stronie. On był w fundacji kolejarzy. Starosielc.
ze Starosielc, tak? Ojciec Dębowy, tak. Przepraszam, ołtarz Dębowy, tam jest, znajduje się obraz Wizja Świętego Antoniego. A sam ołtarz jest, jest w fundacji właśnie kolejarzy ze Starosielc. A doktorka o tej była całkiem? Do Bieżaństwa, do 1915 roku, tak? Tutaj później właśnie, jak weszli Niemcy, to no, pojawiają się informacje, że był zwiat konny, oddział konny jakiś stacjonował, a w opuszczonych halach były składy amunicji w okolicznych domach. No później to zajął tak ksiądz Grzybowski. Cerkiew prawosławna wystosowała pozew. Ten pozew najprawdopodobniej się znajduje w archiwach w Choroszczy. Pozwolono działalność, że tak powiem, duszpasterską prowadzić właśnie na cmentarzu, w tej kaplicy cmentarnej. Tam właśnie jest teraz parafia prawosławna. Co tutaj? Tam jeszcze też właśnie są ciekawe te rzeczy, na, nie tylko na tym cmentarzu. Tam jest grób pierwszowojenny, 8 żołnierzy rosyjskich z lipca 1915 roku. Tak, mówiące o tym, że oni tam zmarli z ran. A kolejną taką jeszcze z pierwszej wojny pamiątką jest też krzyż znajdujący się przy skrzyżowaniu świętego Andrzeja Boboli z ulicą tak, Popiełuszki. I tam znajduje się ta data 6 czerwiec 1916 roku, mówiąca o tym, że tak, od powietrza ognia i głodu i wojny zachowań na spanie. Też ten krzyż jest, znajduje się informacja o nim w takiej publikacji wydanej przez Urząd Miejski Krzyża i Kapliczki Białegostoku, mówiąca o tym, iż tam najprawdopodobniej był pochówek żołnierza niemieckiego. Być może też wybuchła jakaś epidemia, no i właśnie postawiono ten krzyż. Ksiądz Grzybowski tutaj się pojawił tak, w 1919 roku. Zajął tę zniszczoną cerkiew, wówczas pod wezwaniem świętego Cyryla i Metodego. Pierwsza msza była bodajże w sierpniu już 31 sierpnia 1919 roku. No i później była ksiądz, bodajże biskup Matulewicz. Przepraszam, już trochę mi gardło boli. Erygował tutaj parafię. Tutaj też było ciekawe wyposażenie, które później tak ze względu na zły stan techniczny trafiło do kościoła świętego Andrzeja Boboli. Tutaj też najprawdopodobniej ten dzwon Paweł się znajdował, który się znajduje w kościele świętego Andrzeja Boboli. No i trzy. Paweł, Piotr i Stanisław, najmniejszy. A czy wszystkie one się znajdują teraz powoli? Pan wie? I dwa boczne ołtarze. Tak, zgadza się. I tam były obrazy Matki Boskiej Krypiańskiej. Wejście do zakrystii z tej strony, było tam widać jak ołtarz tak, jest z tej strony, to tutaj zarys taki na ścianie, pęknięcie, jest to tutaj wejście do zakrystii. A przed wojną ze szkoły tu mamy teraz dzieci chodziły z korytarza prosto do kościoła. To moi rodzice opowiadali. To przed wojną jedynie, bo tak z tego co mi się kojarzy. Po 39, 38 nie. Ale oni byli jeszcze wcześniej. A może jeszcze wcześniej? Może. Księdza w szkole, jeżeli można wspomnieć. Są fajne zdjęcia, które naprawdę nie ma tam. Są tutaj księdza. Wieszane jeszcze są księdza? To znaczy możemy wejść, ale no nie wiem czy... Nie no, zgadza się. Wejdźmy może, nie wiem, czy najpierw do kościoła, czy... To zapraszam może najpierw na korytarz Państwa, później możemy wejść do kościoła. Ksiądz pozwoli wcześniej w rozmowie, jeśli ktoś ma z Państwa parę na zdjęcia. Tylko proszę tam też uważać, że jest najświętszy z ekranu, więc troszeczkę... Pięćdziesięcioro dzieci było. Dzieci były rzeczy. Które na tej scenie gdzieś tańczyłem krakowiaka. No a ja też. Tam jest na koszt przed koniem.
sala. Bo niedawno było obchodzone 70-lecie. Nie tak. Nie. Przeniósł się dopiero w 63 roku na Miodową. No zgadza się. A chociaż tam bodajże 60. A to, że 70-lecie, to się liczy od szkoły podstawowej. Znaczy tak, od 48, tak? Tak. Tak, bo tutaj właśnie liceum było bodajże na piętrze, a podstawówka była na dole. Później to była bursa kolejowa, a później tutaj mieszkali wychowankowie tak katolickiego stowarzyszenia Exodus bodajże i oni doprowadzili ten budynek do takiego stanu. Czy coś będzie z tym robione? No też trudno powiedzieć. No powoli będziemy kończyli, tak nie sposób tych informacji wszystkich przekazać. Jeszcze tutaj w czasie II wojny światowej ze wspomnieniach pojawia się, że tutaj pojawiły się, jak Niemcy przyszli, kuchnie polowe i częstowano mieszkańców. Było to filmowane. Gdy ekipy filmowe się, że tak powiem, oddaliły, te kuchnie też się również oddaliły, no i niektórzy mieszkańcy nic nie dostali. Warto też wspomnieć o tym, pan Bogdanowicz tak wspominał, iż w latach 44, gdy tutaj walki były, jeden z czołgów, który jechał od strony kościoła Stanisława w kierunku ulicy Księdza Grzybowskiego, jechał z otwartymi klapami. I tam jeden z partyzantów, bo miał starosielce, to zdobywali partyzanci najprawdopodobniej, przynajmniej byli tak ubrani, dziadostwo, wyglądali właśnie jak z Bieranina. Jeden z nich schował się w Sławojce i przy tym przystanku na Nowosielskiej, gdy ten czołg przejeżdżał, on rzucił tam wiązkę granatów z tego tak zespołu. Nic nie zostało, ten czołg stał przez jakiś czas i pojawiają się wspomnienia także, że mieszkańcy starosielcy tam odbierali amunicję, która przetrwała, no i, że tak powiem, tym się zabawiali wybuchami. Też pojawia się informacja, iż właśnie tam na ulicy Polowej mieszkał kierowca, który woził Niemców i oni jeździli na tak zwany szpek w okolicy Bielska Podlaskiego, czyli po Słoninę. I tam przez przypadek zostali, znaczy przez przypadek, źródła mówią, że to była partyzantka sowiecka, zaatakowała ten samochód, zginęło dwóch Niemców i kierowca. Dwie kobiety, które tam przeżyły. I w odpowiedzi na to właśnie ta wioska Rajsk została spacyfikowana, zginęło według danych około 149 osób. A ciała właśnie tych Niemców tutaj były przykryte na wagonach, na platformach, tak flagami III Rzeszy. No, też tutaj w wspomnieniach pojawia się nazwa Meksyk, czyli skąd to się wzięło. Niektórzy mówią, że właśnie tutaj w tym parku miejskim były też urządzane przed wojną zabawy z muzyką. Po wojnie też? Ale głównie się... Ale głównie też pojawia się takie wspomnienie, że tak młodzież była trochę zadziorna. Biła się z klepaczami, biła się z bażantarnią obecną.
a w czasach pokoju biła się między sobą, jedną stroną na drugą. Po wojnie to było trochę niebezpieczne, bo niektórzy posiadali broń. Więc no może właśnie stąd to nazwa. No amunicja była, tak jak można było usłyszeć, że właśnie można było znaleźć. I też właśnie może warto wspomnieć o kilku osobach, które tutaj się urodziły i kariery zrobiły, nie oczywiście nie w Starosielcach, ale gdzieś dalej. Były to na pewno... O, już momencik Państwu, bo nie pamiętam wszystkich. Felicjan Szczęsny-Kowarski, artysta, malarz, tutaj urodzony, on zmarł w 1942 roku, profesor ASP. Janina Krukowska-Spychajowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w łucznictwie, zdobyła ogólnie około 64 medali. Tak, w tym około 38, a źródła podają niektóre, że 34 złote. W tym, że ona jest zapomniana dlatego, że łucznictwo nie było dyscypliną olimpijską. Pewnie jakby było dyscypliną olimpijską, to ona no, to by była jakimś tam panteonie tych polskich sław. Na pewno też Czesław Korbut, tak, dowódca dywizjonu 304 bombowego. On był dowódcą od października do kwietnia. Od października 1943 roku do kwietnia 1944 roku. Też można tutaj, przechodząc się, znaleźć takie ruchome pamiątki po tym mieście kolejarzy. A mianowicie są wagony jako pomieszczenia gospodarcze na ulicy Szkolnej, tam przy ulicy Pajkerta, na ulicy Nowosielskiej. W blokach jest taka studzienka, która ma wystawane, że to jest dzieło pracy społecznej pracowników KZKS-ów i tam jest data 1980 rok, to chyba jest ostatnia, ale też i znajdują się takie ciekawostki, tutaj akurat kolega mi użyczył, nie mogę powiedzieć, gdzie to jest. Pies z czasów carskich. Więc może warto właśnie, no nie wiem, taki piec znajduje się najprawdopodobniej w restauracji carskiej w Białowieży. Chyba na dworcu był. No być może właśnie z taką koroną, tak? Więc no takie smaczki można jeszcze tutaj gdzieś znaleźć, no, jakieś różnego rodzaju drzwi. Może też warto by było o tym jakoś, nie wiem, to zinwentaryzować, no nie wiem, może właśnie w środku Ludwika Sennerhoffa, bo coś w tym stylu robił. No, w sumie przeszliśmy całą trasę. Tam Państwo, jeśli niektórzy przyjechaliście tak dwunastką czy ósemką, w tamtym kierunku można podejść na autobus, ewentualnie tutaj na drugą stronę, na czwórkę. Ja dziękuję za to, że Państwo wytrzymaliście troszeczkę drogi i dziękuję za pomoc i za wspomnienia, które tutaj się pojawiły. I do następnego razu, mam nadzieję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Panu Pawłowi i Państwu za aktywne uczestnictwo. Jeżeli ktoś chciałby, żebyśmy go nagrali, jego wspomnienia dotyczące Starosielc, Białego Stoku, czy posiada jakąś ikonografię, tak, związaną z miastem, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, do Centrum Zamenhofa. Ja słyszę teraz informację, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, tak, na taki kontakt, a jeżeli nie, to po prostu Warszawska 19. Zapraszam. Czy ja mogę jedno pytanie zadać wszystkim Państwu? Chodzi mi o to, od którego roku datuje się Państwa rodziny pobyt w Starosielcach? To jest ważne, dlatego że mówię, my tutaj mówimy o latach 30., 40., o tym co było, gdzie jest. Natomiast warto również, czy ktoś jest tutaj, kto, kogo rodzina była jeszcze sprzed tego 19 roku. Bo na przykład ja mam dokumenty, że moja rodzina tutaj osiedliła się w Starosielcach w 12 roku. Dom, potwierdzone jest to w archiwum państwowym, że dom stał w 13 roku. Ja w tym samym miejscu mieszkam, może już tego domu nie ma. Ale czy jest ktoś z Państwa, kogo rodzina była wcześniej? 909. Brawo. Gratuluję. To jest to. W domu już nie ma. W domu tego też nie ma, no ale to jest. Dziękuję Państwu bardzo.